Tak, gościem pana kanału jest Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, były minister rolnictwa. Dzień dobry. Dzień dobry. To zanim zanurzymy się w politykę, to jeszcze omówmy rzecz naprawdę ważną. Susza jest. Jest zima, a mamy suszę, tak podają Wody Polskie, tak podają inne instytucje. No to jest sytuacja niespotykana jak do tej pory. Zresztą już ubiegły rok zaznaczył się suszą zimową, ale jednak na nizinach troszkę śniegu w styczniu było. W tej chwili mamy sytuację, w której praktycznie nie ma w ogóle opadów i z tego co patrzyłem, najbliższe 2 tygodnie zapowiada się ciepły wyż, a więc będzie parowanie, będzie kolejny ubytek wody bez opadów, więc to jest rzeczywiście sytuacja niepokojąca i nawet wczoraj na komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, której mówiliśmy, pan poseł jest przewodniczący. Tak, mówiliśmy o tym, żeby jednak przyspieszyć działania na rzecz budowy rozproszonej retencji, bo to jest nie tylko kwestia zmiany mikroklimatu i poprawy warunków wilgotnościowych, ale także znaczącej produkcji ryb, akwakultury śródlądowej, na którą są unijne pieniądze, nie są, że tak powiem, zbyt sprawnie wydawane, więc być może byłoby to jedno ze źródeł dywersyfikacji produktów spożywczych w Polsce. Pan poseł jako minister rolnictwa na rolnictwie pewnie się zna jako rolnik, także chociaż już nie prowadzi pan, pamiętam, własnoręcznie. Własnoręcznie już niewiele, tam pomagam jeszcze trochę synowi, natomiast... Ale to hodowca, to hodowla owiec, to nie to samo. Tak, no ale hodowla owiec to też rolnictwo i też potrzebuje paszy i też potrzebuje uprawy pól, na jeżeli nie będzie rosną śniegu. Głównie łąki. Jeśli nie będzie śniegu, to co jest istotne i to co zauważam, to na gruntach 4-5 klasy, gdzie w uprawach polowych są trawy, jeszcze 3-4 lata temu dało się wyciągnąć 4 pokosy, a w tej chwili niestety ostatnie 2 lata drugi pokos jest niepełny. O 3-4 nie ma co mówić, są to tylko zbierane tak zwane strzygi, gdzie trzeba po prostu uporządkować łąkę, więc nie ma mowy o paszy, jest tylko mowa o nakładach. Czyli trzeba już w tej chwili, rząd powinien szukować miliardy złotych na pomoc dla rolników, a ja my myślę, powinniśmy ja myślę, że nie tyle potrzebne są miliardy, co potrzebne są duże uproszczenia i tak naprawdę rolnik, jeśli ma możliwości na swojej działce zbudowania zbiornika retencyjnego o powierzchni około 0,5 hektara do hektara, to powinien to robić na zasadzie zgłoszenia u starosty i też nie powinien później z tego zbiornika ponosić opłat, jeśli korzysta na okresowe nawadnianie swoich pól czy swojej uprawy, więc tu warto byłoby się nad tym zastanowić, bo z pewnością część rolników na takie inwestycje byłoby stać. Nie tylko Marek Grubarczyk, nie tylko Wody Polskie, ale nawet wicepremier Mirosław Gowin mówi, że to jest jeden z najważniejszych de facto rzeczy do zrobienia w tej chwili dla rządu, to jest mała i mikroretencja. Tak, tylko już my mówimy o tym 25 lat w Polsce i wszyscy mówią, więc przestańmy mówić, zacznijmy robić. O niczym tak nie marzył, jak o osuszeniu swojego oczka wodnego, żeby mieć kilka akrów więcej. Nie tylko oczka wodnego, ale także pola. Ja funkcjonuję, pracuję w gospodarstwie od dziecka niemeliorowanym, więc ja wiem, co to znaczy w poprzednich latach, jeszcze 10, 15, 20 lat temu patrzenie na sąsiednie wsie, gdzie rolnicy już sieją, pracują, a tu nie możesz wjechać ciągnikiem na pole, czy wcześniej wejść końmi, więc bo było za mokro zwyczajnie. Więc wszystkie działania szły w celu odwodnienia. Tam nawet, gdzie w tej chwili mamy meliorację, to niestety nie funkcjonują zastawki, nie funkcjonuje regulacja odpływu tej wody, bo gdyby w odpowiednim czasie, na odpowiednim etapie zablokować odpływ tej wody i pozostawić ją przynajmniej w rowach melioracyjnych, to byłby jakiś sposób na zmianę mikroklimatu. Panie pośle, a dla nas konsumentów co to oznacza? Już teraz możemy wiedzieć, że owoce, warzywa, a potem żywność będzie droższa? Ona już jest droższa i z pewnością ze względu na sytuację klimatyczną, ze względu na niedobory wody, ze względu na zbyt wysokie temperatury okresowe, to się będzie pogarszało. Zresztą nie jest żadną tajemnicą, że w okresie
tej zimy mamy do czynienia z atakowaniem zbóż przez szkodniki, które jeszcze w minionych latach o tej porze spokojnie spały i larwy nie jadły zboża, a w tej chwili mamy do czynienia rzeczywiście już z koniecznością stosowania zabiegów ochrony tych roślin, bo zwyczajnie są zjadane, więc to jest zmiana warunków gospodarowania i to także wymaga od rolników szybkiego dostosowania się, ale także wysokich nakładów. No i to jest praktyczny wymiar naszego codziennego życia i wpływu zmian klimatycznych na to nasze codzienne życie, nie tylko jak ktoś jest rolnikiem, ale także konsumentem żywności oczywiście, a polityczny ale wymiar. Ale niektórzy twierdzą, że nie ma zmian klimatycznych, więc myślę, że jednak my tu obaj w studio potwierdzamy, że te zmiany są. Pytanie tylko, kto je powoduje i czy na pewno jak wyłączymy wszystkie nasze elektrownie węglowe, a Chiny pobudują moc, nową moc w ciągu 3 lat, panie, która jest większa niż moc panie redaktorze, w Europie, to czy uratujemy klimat, czy nie uratujemy? Ja obserwuję, jak pan wie, Chiny od 50 lat w swojej działalności politycznej też wielokrotnie tam byłem. I powiem panu, że nie znam innego państwa na świecie, które by się tak zmieniało jak Chiny. Zarówno w zakresie infrastruktury, także jak i podejścia w tej chwili do klimatu. Plan, że roku 2023 będzie tam chyba 20, nie 200 nowych elektrowni węglowych. Panie, o mocy większej niż w Unii Europejskiej razem wzięte. Ale jednocześnie... To nowych mocy, no niech pan, niech pan zwróci uwagę na ilość ludzi i potrzeby energetyczne, na zmieniającą się infrastrukturę chińską, ale jednocześnie... Tylko, że oni na węgiel to wszystko ale jednocześnie też węgiel. Przyjęły plan bardzo intensywny rozwoju energii odnawialnej i z pewnością Chiny szybciej wycofają się z węgla niż Europa. To teraz wymiar polityczny z suszy. Pan jako polityk będzie rząd atakował na wiosnę, w lato, że są wysokie ceny, że nie ma rekompensat? Czy to jednak będzie współpraca? To jest tak poważna sprawa, że tutaj partykularne interesy pójdą na bok i wszyscy będziemy kopać jeziora, stawy i zbiory retencyjne? Panie redaktorze, czy będziemy się kłócić? Że jesteśmy w drugiej połowie stycznia i trochę tak nieprzyjemnie, jeśli zaczynamy rozmowę od tego, w jaki sposób opozycja ma obijać rząd za zjawiska przyrodnicze, które nie do końca od rządu zależą. Więc proszę mnie zwolnić z odpowiedzi od tego pytania, bo chcę wyraźnie podkreślić, że... wakacje to był temat dla was bardzo ważny. Bardzo mocno rząd atakowaliście. Być może i słusznie o to, że te wypłaty nie idą tak szybko, tylko że to już przestaje być wina tylko rządu, panie ale redaktorze, wina klimatu. Problem polega na tym, że w sytuacji, kiedy są pieniądze, a były, kiedy są komunikaty jeszcze w październiku z Komisji Europejskiej, z Dyrekcji Rolnictwa, że poziom wykorzystania środków na rozwój obszarów wiejskich, w tym także między innymi właśnie na te działania związane z zatrzymaniem wody czy z małą retencją, jest na poziomie 30 paru procent i grozi nam niezrealizowanie zasady N+3. Dopiero w końcówce roku następuje cudowne przebudzenie i Agencji Restrukturyzacji, i Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Środowiska, no i jakoś tam na te 50% daje się kontrakty podpisać, no to budzi niepokój, bo jeśli są pieniądze w budżecie Unii Europejskiej, ja wiem, że w kraju też są różne ważne priorytety, to akurat te działania trzeba zwyczajnie realizować i też trzeba już w tej chwili rozmawiać ze wspólnotą, z Brukselą na temat nowego budżetu, w którym kwestia systemu dopłat do rolnictwa musi być powiązana także z kwestią rekompensat za suszę. Panie ministrze, środki europejskie pan minister wywołał, pan poseł Marek Sawicki w studiu Poranka Wnet, no to ja od razu mam cytat na podorędziu. Zwróciłem uwagę moim kolegom, którzy głosowali w sprawie rezolucji krytykującej Polskę i Węgry. W tej sprawie powinni zachować neutralność. Ta rezolucja, za którą zagłosowali pana partyjni europosłowie, na przykład zakłada powiązanie środków z praworządnością. Jeśli chodzi o poprawkę powiązania środków z praworządnością, tu głosowali przeciw. Natomiast cała rezolucja jest całą rezolucją i dlatego była ta poprawka. I dlatego między innymi, panie redaktorze, zwróciłem uwagę na ostatnim NKW swoim eurodeputowanym, że w tej sprawie nasz głos powinien być inny. My nie powinniśmy się do tego przyłączać. Tym bardziej, że 2 tygodnie wcześniej, 7 stycznia,
dzień po trzech, święcie Trzech Króli, zorganizowaliśmy okrągły stół w sprawie wymiaru sprawiedliwości, więc skoro podejmujemy inicjatywę rozwiązania tego problemu wewnątrz kraju, to powinniśmy nieco stronić od dyskusji, czy nie tyle dyskusji, ale decyzji w tych sprawach na forum parlamentu europejskiego. Ale to było działanie na szkodę Polski, na szkodę palichorządu, ale nas wszystkich, pana Marka Sawickiego, mnie, Łukasza Jankowskiego, Dariusza Kunkola, realizatora. Panie redaktorze, to czas pokaże, dlatego że zrujnowany wymiar sprawiedliwości, ten dualizm, który się pojawia, niektórzy nazywają to tak naprawdę schizmą prawniczą, jest to, co dzieje się w Polsce, on będzie wpływał i na pana, i na mnie, i na każdego innego obywatela. Jeśli sędzia nie uznaje sędziego, to to jest ten moment, w którym politycy powinni usiąść, wszystkich środowisk politycznych i zastanowić się, co zrobić. I ale mamy... który sędzia nie uznaje którego sędziego? Panie redaktorze. Czy sędzia wybrany przez obecną KRS nie uznaje pani Gersdorf czy innych sędziów, którzy byli wcześniej wybrani, czy na odwrót? Panie redaktorze. Gdzie jest skutek, gdzie jest przyczyna, panie pośle? Panie redaktorze, właśnie gdzie jest przyczyna? Przyczyna jest w nieudolnym reformowaniu wymiaru sprawiedliwości, który musiał być reformowany. I sam rząd przyznaje się, że ta ustawa, którą będziemy dzisiaj w Sejmie głosować, to jest ustawa naprawcza. Inni mówią ustawa kagańcowa, dyscyplinująca, ale rząd mówi naprawcza. A więc naprawcza po 5 latach reformowania przez ten rząd. Więc widać wyraźnie, że coś ten rząd popsuł, jeśli chce ustawą naprawiać. I my mamy naprawdę dobrą ofertę do dyskusji. Mówimy o sędziach pokoju, czy sędziach grodzkich, wybieranych w wyborach powszechnych. I tej Krajowej Radzie Sądownictwa, o której pan wspomniał, żeby nie była odpowiedzialna przed partią polityczną, czy to PiS-em, czy PSL-em, czy być może w przyszłości Lewicą, nie wiem. Tylko żeby była odpowiedzialna przed obywatelami. I niech obywatele wybierają Krajową Radę Sądownictwa w wyborach powszechnych, być może w liczbie trzykrotnie większej niż jej skład, dając prezydentowi prawo do ostatecznego wyboru z tej potrójnej liczby kandydatów, sędziów, których pan prezydent decyduje, że są godni pełnienia funkcji sędziego Krajowej Rady Sądownictwa. To jest piękna idea i ja panu posłowi bym uwierzył, nawet wierzę panu posłowi, tylko moja wiara się rozbija o projekt senacji, po którym się podpisali także senatorowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, gdzie czytam, że Krajowa Rada Sądownictwa ma wrócić do podobnego kształtu jak była, że ma być wybierana przez prawników, dla prawników, ma być jakaś rada społeczna. Myślę sobie, ojej, będzie rada społeczna, będzie można jakąś kontrolę wprowadzić. Patrzę, czy to jest rada społeczna w państwa pomyśle, to jest rada złożona z prawników, delegowanych przez Sąd Najwyższy, Sąd Administracyjny, żadna rada społeczna, tylko prawnicy. Proszę nie tłuc pięścią w biurko, bo ja też potrafię. Ja też potrafię, natomiast niech pan nie utożsamia trzech senatorów Polskiego Stronnictwa Ludowego, aż trzech, z autorstwem tego projektu. Wszystkich, natomiast trzech, jest wszystkich. To projekt alternatywny do tego, co robi dzisiaj rząd i który budzi wielkie kontrowersje. Ale mądry projekt, mądra alternatywa. Panie redaktorze, czy mądrym rozwiązaniem jest to, z czym mamy dzisiaj do czynienia? Dla mnie czy lepszym, mądrym, bo ja czy mądrym rozwiązaniem jest wczorajszy wniosek pani marszałek Witek o zabezpieczenie i niewydanie dzisiaj orzeczenia trzech izb Sądu Najwyższego? A czy mądrym jest wniosek pani Gersdorf o zwołanie trzech izb? Ja chcę panu powiedzieć, że ja nie jestem prawnikiem. Nie wiem, co jest mądre, co jest złe. Ale jestem przeciwny mieszaniu ludziom w głowach i mieszaniu kompetencji. Od czego innego jest władza ustawodawcza, od czego innego jest władza wykonawcza i od czego innego jest władza sądownicza. I jeśli byśmy szanowali w kraju ten trójpodział, to nie byłoby tego bałaganu. Tylko, że władza sądownicza także musi na czymś opierać na nas, na narodzie, na suwerenie. Władza sądownicza musi się opierać na prawie stanowionym przez suwerena. I to wszystko. Tylko problem polega na tym, że przy okrągłym stole, proszę pana, który trwał ponad 5 godzin, prawie Piotr cały czas mówił, że jest potrzebna społeczna kontrola. Tak. I dlatego, że my jako obywatele musimy mieć kontrolę nad wymiarem sprawiedliwości. I dlatego panu tłumaczę,
że gdybyśmy na przykład sędziów tych grodzkich czy sędziów pokoju wybierali w wyborach powszechnych, być może na 5-letnią, 6-letnią kadencję, być może bez możliwości powtórzenia tej kadencji, a jeśli z powtórzeniem, to znów w powszechnych wyborach. Jeśli byłaby Krajowa Rada Sądownictwa wybierana przez obywateli, to odpowiadałaby przed obywatelami, a nie przed partią polityczną, niezależnie od tego, która partia tylko rządzi. Tych bardzo mądrych słów pana posła nie ma w waszych projektach. Dlatego, że autorami tego projektu senackiego nie jest trzech senatorów to Polskiego Stronnictwa Ludowego. To po co się pod tym bublem prawnym podpisali? A z drugiej strony dostaje, dostaje baty, panie redaktorze. A po co tych trzech senatorów Polskiego Stronnictwa Ludowego głosowało za rządem w kwestiach zwalczania ASF-u? Bo to był być może bardzo dobry projekt. Tak? A nie? Nie, no ale przecież tyle jest kontrowersji wokół tego projektu. Więc, tam, gdzie Polskie Stronnictwo Ludowe podaje kładkę PiS-owi i chce współpracować, ze strony PiS-u możliwości i współpracy nie ma żadnych. Tam, gdzie Polskie Stronnictwo Ludowe mówi nie, nie godzimy się na wasze złe pomysły, tam jesteśmy źli. No ale w tej ustawie jest artykuł 11, czytam sobie. Sędzia Sądu Najwyższego, sędzia a panie sądu powszechnego. Ja nie jestem... Ale tylko zacytuję wasz projekt, panie pośle, proszę mi nie przerywać. To jest wasze dzieło, między innymi współdzieło. Wasze asesor sądowy w składzie, który został powołany na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, tej nowej, w składzie wchodzili członkowie wybrani na podstawie obecnej ustawy, nie może wykonywać czynności wynikających z tego powołania. Czyli wy chcecie usuwać sędziów. Coś, co jest fundamentem praworządności, że sędzia jest nieusuwalny. Sędzia mianowany przez prezydenta jest nieusuwalny. Dzisiaj to jest stalinowski zapis. Tak, dzisiaj przyjmujemy w Sejmie ustawę, stalinowską ustawę, przywracającą przepisy także stanu wojennego z roku 96, w którym sędziowie będą mogli być wyrzucani z zawodu. Taka jest dzisiaj ustawa PiS-u, którą będziemy głosowali w Sejmie, która wróciła z Senatu. I tego pan nie widzi. Ja więc widzę, panie redaktorze, przejrzałem w PiS prowadził przez 5 lat naprawdę taki bałagan w wymiarze sprawiedliwości, że w tej chwili wymaga to sanacji, wymaga tego, żebyśmy usiedli wszyscy wspólnie. I ja ale jestem zdziwiony, do tego, że, jeśli pan... Nie. Ja chcę panu wyraźnie podkreślić. Bo ta ustawa na 7 stycznia udział w okrągłym stole zapowiedział wicepremier Gowin, zapowiedział minister Dworczyk i w ostatniej chwili wycofali się z tego udziału. Teraz zapraszają nas przez profesora Krajbera do okrągłego stołu. Ja deklaruję, nawet jeśli nikt z mojego klubu nie pójdzie, ja pójdę na ten okrągły stół. Posłucham, jaką ofertę ma profesor Krajber i Polska Akademia Nauk, bo jestem za tym, żeby ten problem rozwiązać, a nie żeby tym problem wojować. To jeszcze tylko do Izby Dyscyplinarnej, bo ta izba budzi największe wątpliwości. Profesor Gersdorf, sędziowie Sądu Najwyższego trochę zapomnieli o Izbie Kontroli Nadzwyczajnej, która była powołana tą samą ustawą, tą samą nowelizacją z roku 17. Izba Dyscyplinarna im przeszkadza, tym sędziom, a to jest izba, która wydała kilkadziesiąt, 80 zdaje się, orzeczeń i usunęła z zawodu sędziego, który bił żonę, sędziego, który przyjechał kogoś po pijaku albo miał wypadek po pijaku za kółkiem i teraz, jeżeli ta izba zniknie i orzeczenia będą nieważne, to ten sędzia, który dopuszczał się przemocy domowej, wróci do orzekania, założy togę, łańcuch i będzie wydawał panie wyrok. Redaktorze, bez tej izby... Ta izba po raz pierwszy wprowadziła możliwość szybkiego i pan skutecznego... Kłamie. I po co pan kłamie? Nie. Bez tej izby także były mechanizmy to orzekania... To latami trwały. Nie. Panie redaktorze, to, że trwały latami, to wynika zupełnie z czego innego. Gdyby pan przyszedł na obrady okrągłego stołu, posłuchałby pan także pokrzywdzonych przedsiębiorców, którzy 30, 20, 25 lat czekają na orzeczenie w swojej sprawie. Robili olbrzymie wrażenie. Na mnie też. Na mnie też. I dlatego dzisiaj nie można tej sprawy traktować w systemie politycznym, że przejmujemy władzę nad wymiarem sprawiedliwości i nasi sędziowie, jak mówi Zbigniew Ziobro, przez nas wybrani, dzisiaj będą prowadzić sprawy i zarządzać sądami, a jak wy wygracie, to wasi sędziowie to przejmą i będzie wańka wstańka. My jeszcze raz powtarzamy, siądźmy, bo wymiar sprawiedliwości po 30 latach nieudolnego reformowania wymaga dzisiaj poważnego potraktowania. Niczego dobrego nie zrobi jedno środowisko polityczne, jeśli nie porozumie się ze środowiskami, które w systemie demokratycznym chcemy czy nie chcemy, na szczęście wymieniają się. I nie ma takiej władzy, która się nie kończy. Nawet najdłuższa żmija przemija. No widzi pan. Także każdy rząd kiedyś się kończy. To jeszcze tylko, żeby zamknąć temat sądowy. Ten projekt Senatu pan by poparł w tym kształcie, czy nie, jako poseł? Ja go nie znam. Ja nie jestem prawnikiem. Ja
z pewnością też pod niego zapisałem. Chętnie wezmę, chociaż też mam w swoim systemie informatycznym. Powiem szczerze, że akurat osobiście te obszary mnie aż tak bardzo nie zajmują, dlatego że bardziej zajmuje mnie rolnictwo, bardziej zajmuje mnie ochrona środowiska. Dlatego od tego zaczęliśmy, panie pośle. Te obszary są mi bliższe, natomiast nie jestem prawnikiem, choć jako polityk przez wiele lat w tworzeniu tego prawa uczestniczę i pewne rzeczy już zdążyłem poznać. A skończymy na temacie, który też mam nadzieję i mam taką pewność pana posła interesuje i zajmuje, czyli obronie dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej. Mamy dzisiaj ten kongres w Yad Vashem w Jerozolimie. Pan się wypowiadał dość rozsądnie przez cały okres tego kryzysu polsko-rosyjskiego, dokładnie ataku Putina na Polskę. Poparł pan decyzję prezydenta, żeby nie jechać do Yad Vashem. Oczywiście, że tak, bo prezydent nie może jechać wtedy, kiedy nie zabiera tam głosu. Problem polega tylko na tym, że polska dyplomacja mogła o to wcześniej zadbać. Ja wiem, że relacje polsko-izraelskie przez wiele lat nie były złe, natomiast po ustawie i zamieszaniu z ustawą o IPN uległy one pogorszeniu i trzeba je naprawić, trzeba je doprowadzić do normalności, bo jeśli dzisiaj sami Amerykanie mają problem, po czyjej stronie stanąć, czy jednego wielkiego sojusznika Polski, czy drugiego wielkiego sojusznika Izraela, no to może byśmy jednak mimo wszystko pomogli im ten problem rozwiązać. Choć w mojej ocenie, jeśli są aż tak naszymi sojusznikami, to uważam, że wiceprezydent też Ameryki nie powinien jechać do Izraela na tę dzisiejszą uroczystość. Albo zobaczymy, co powie. Podejrzewam, że niewiele powie, znając Amerykanów, nie liczmy na to, że jesteśmy tak naprawdę ich pierwszym partnerem i że za Polskę w tej chwili będą, że tak powiem, umierać. A myśli pan poseł, to już ostatnie pytanie, że tu jest jakaś możliwość ruchu w Warszawie? Czy to jest tak, że polski rząd, chociaż byłby najlepszy, chociaż jego premierem byłby Marek Sawicki, byłby coś ugrać? To jest po prostu może gra od nas niezależna i tylko panie musi na nią zareagować. Ta gra jest, że tak powiem, wielopłaszczyznowa. W tę grę aktywnie wkroczył biznes oligarchów rosyjskich, w tę grę aktywnie wkroczył Putin, był oficer KGB, w związku z tym to się odbywa troszkę także poza płaszczyznami politycznymi, można powiedzieć biznesowo służb specjalnych i w związku z tym tu większa aktywność naszych służb także powinna być w zakresie przeciwdziałania atakom na Polskę. Marek Sawicki, poseł PSL-u, był gościem Poranka Wnet, za co bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie pośle, 8:39, to teraz jakoś, nie, może długi dżingiel.